Wy też możecie się tak zabawić jak my, bo to jest prawdziwa zabawa w Duchu Świętym. Człowiek jak prawdziwie spotyka żywego Boga, to wstępuje w Niego wielka radość, wielka miłość i chce to ujawniać, chce się tym cieszyć. Przyjaciele, to jest prawdziwa wolność w Jezusie Chrystusie, wyzwalająca wolność, której ty dzisiaj też możesz doświadczyć. I nie przechodź dzisiaj obojętnie obok tego, bo dziś możesz być uratowany, dziś możesz być wyrwany z mocy ciemności i przeniesiony do Królestwa Światłości. Kochani, dzisiaj każdy potrzebuje takiego poczucia bezpieczeństwa. Dzisiaj żyjemy w świecie, że każdy czegoś się boi, każdy czegoś się lęka. Media, telewizja napawają nas lękiem. Dzisiaj ludzie wrogo patrzą na siebie, ale dziś możesz odmienić swoje życie poprzez zjednoczenie się z Bogiem, poprzez zjednoczenie się z Jezusem. Wiecie, ja wiele lat temu kiedyś też tak żyłam. Bałam się o wszystko. Żyłam z człowiekiem 20 lat, gdzie nie było miłości, gdzie był alkohol, gdzie były kłótnie, gdzie były awantury. Nie miałam poczucia bezpieczeństwa. Wydawało mi się, że znalazłam to w tym człowieku. Tak jak wiele z was myśli, że można znaleźć to poczucie bezpieczeństwa w drugim człowieku, albo w sobie, albo w swoich zdolnościach, albo w karierze, albo w pieniądzach. Ale to jest jedna wielka bzdura. Wielkim poczuciem bezpieczeństwa dzisiaj jest Jezus. Jezus, którego spotkałam osobiście 7 lat temu, w momencie, kiedy moje życie zaczęło się sypać, ja zawołałam: Jezu, przyjdź do mojego życia i zmień go, jeśli naprawdę istniejesz. I święty, potężny Bóg przyszedł do mojego życia, przyszedł i tchnął we mnie nowe życie. Stałam się nowym człowiekiem. Dziś już nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Wielki, potężny Bóg. Nie jakaś Bozia, nie jakiś mały Jezusik, ale wielki, potężny Bóg, który podniósł moje życie, który uratował mnie. I dzisiaj mam pokój z Bogiem. Dziś jestem pojednana. Dziś cokolwiek by się stało, wiem, że idę do nieba. Przyjaciele, każdy z was, kto myśli, że robi dobre uczynki, albo chodzi do kościoła i stara się być dobrym, jest w błędzie. Każdy z was, kto nie wierzy, że Bóg istnieje, też jest w błędzie. Ale powiadam wam, że jedyną prawdziwą prawdą jest Jezus, bo On jest drogą, prawdą i życiem. I nie ma innej drogi do Boga Ojca, jak przez Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział, że ja jestem drzwiami. Ja jestem drzwiami do Boga Ojca. I dziś możesz się pojednać. Ja to zrozumiałam, kiedy starałam się być dobra po swojemu. Kiedy myślałam, że nie jestem taka zła, no bo przecież nikogo nie zabiłam. Ale zrozumiałam, że moja ludzka sprawiedliwość to jest jak obcygane ubranie. Moja ludzka sprawiedliwość w oczach Boga była niczym. Ja uwierzyłam, że Jezus Chrystus był święty, że On zszedł na tą ziemię, że On żył tutaj przez 33 lata. Zmagał się ze wszystkim tym, z czym ja się zmagałam. Wziął na krzyż wszystko, co mi się należało. Wziął całą patologię mojego życia. Wziął cały wstyd na krzyż. Wiecie, to była prawdziwa egzekucja. To, co wydarzyło się na krzyżu, to była prawdziwa zbrodnia. Jezus to zrobił z miłości dla każdego z was. I to była prawdziwa miłość. I ona jest teraz dostępna na wyciągnięcie ręki przez Jezusa Chrystusa. Wiecie, bo żeby poznać Boga, musisz najpierw poznać Jezusa. Musisz oddać Mu swoje, musisz oddać Mu panowanie. Jeśli Twoim Bogiem jest Twoje ego,
to zginiesz, bo to jest egocentryzm. I kiedyś odpowiesz na tym na sądzie Bożym, Bóg zada ci jedno pytanie. Co zrobiłeś z moim synem, z Jezusem Chrystusem? I co wtedy powiesz, że nie wiedziałeś, że nie słyszałeś? Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. I dziś możesz się z Nim pojednać. Możesz się stać Jego synem, Jego córką. Tak jak ja dzisiaj jestem umiłowaną córką Boga, bo doświadczam Go na co dzień. On jest we mnie, a ja w Nim. To prawdziwy Bóg serca. To nie religia, to nie obrazek. Bo kiedyś wydawał mi się Bóg enigmatyczny, a On teraz jest we mnie. On zmienił mnie. On tchnął we mnie ducha swojego. Wiecie, to jest prawdziwa transformacja serca. Ja dzisiaj mam serce, które potrafi wybaczać. Ja dzisiaj mam wszystko w Bogu, On odpowiada na moje modlitwy. Słuchajcie, to jest prawdziwe wyzwolenie. To jest prawdziwa miłość w Jezusie Chrystusie. To nie jest taka miłość, która jest tutaj na tym świecie, bo ta miłość to jest jakaś podróbka, która w mgnienie oku może przerodzić się w jakąś nienawiść. A prawdziwa miłość jest wieczna. Ona przetrwa wszystko, ponieważ Bóg jest wieczny. On był, jest i będzie. I On tutaj powróci po swój Kościół. Powróci po ludzi nowonarodzonych. Jeśli nie pojednasz się z Bogiem, niestety nie dostąpisz tego wspaniałego życia. Ale dziś możesz to zmienić swoją decyzją. Dzisiaj głoszę ci ratunek. Pojednaj się z Bogiem. Jeszcze dziś padnij na kolana i wyznaj Jezusa swoim Panem. Zaproś Go do swojego życia.